Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani aniołami stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego osobnego anioła stróża. Greckie słowo angelos oznacza zwiastun, posłaniec. Aniołowie są istotami duchowymi, nie mającymi ciała. Pismo Święte mówi o aniołach w bardzo wielu miejscach. I tak anioł bronił wejścia do raju, nakazał Abrahamowi złożyć na ofiarę w miejsce Izaaka baranka, Jakub oglądał we śnie drabinę, a na niej mnóstwo aniołów, anioł uratował młodzieńców od śmierci w piecu ognistym, uratował Daniela od pożarcia przez lwy. Znamy też historie nowotestamentalne, kiedy to archanioł Gabriel zwiastował narodziny Jana Chrzciciela oraz Jezusa Chrystusa. Anioł też oznajmił Józefowi o śmierci Heroda i polecił powrót świętej rodziny do Ziemi Świętej. Według Biblii liczba aniołów jest ogromna. Prorok Daniel widział, że 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Pismo Święte podaje także informację, że wśród aniołów są stopnie hierarchiczne. Zwykło się wyliczać 9. Są to aniołowie, archaniołowie, moce, mocarstwa, państwa, księstwa, trony, cherubini i serafini. Co jednak miałoby odpowiadać wymienionym stopniom, jaka godność, władza, przywileje, nie wiemy. Aniołowie są istotami o wiele potężniejszymi od ludzi. Jako duchy czyste panują całkowicie nad materią. Przewyższają ludzi potęgą umysłu oraz mocą swojej woli. Są do Bożej dyspozycji. Z woli Bożej sprawują opiekę nad światem, a przede wszystkim nad człowiekiem. Widzieliśmy wiele anielskich interwencji, kiedy to pomagali oni właśnie człowiekowi. Na przykład anioł żywił Eliasza na pustyni. We Włoszech jest zwyczaj nadawania imienia anioła tak mężczyznom, jak i kobietom. Nosił je między innymi papież Jan XXIII, który na chrzcie świętym otrzymał imię Angelo, anioł. Także największy malarz i rzeźbiarz renesansu, Buonarroti, otrzymał imię Michała Anioła. Ponad 27 osób wyniesionych do chwały ołtarzy posiadało to imię. W Polsce kult aniołów stróżów był kiedyś bardzo żywy. Paulini na Jasnej Górze założyli pierwsze bractwo aniołów stróżów w wieku XVII, które to rozpowszechniło się w całej Polsce. Istniały kościoły pod wezwaniem aniołów stróżów. Powszechnym zwyczajem było umieszczenie nad dziecięcym łóżeczkiem obrazów anioła stróża. Około 68 miejscowości w Polsce zapożyczyło swoją nazwę od imion aniołów. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam jako stróżów Twoich świętych aniołów. Spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.